Szampon, mydło, papier toaletowy. Zbiórka takich produktów w obecnej sytuacji może znacznie pomóc wielu osobom. Akcja Czyń Dobro zachęca do pomocy w czasie pandemii. Akcja Czyń Dobro rozpoczęła się jeszcze przed świętami. Kwarantanna, zamrożenie gospodarki i utrudniony dostęp do usług sprawiły, że zapotrzebowanie na artykuły higieniczne wzrosło. Sama akcja rozpoczęła się od inicjatywy Agnieszki Chamioło, pracowniczki Ołbińskiego oddziału MOPS, która zadzwoniła do mnie jako współzałożycielki Różowej Skrzyneczki. To jest taka inicjatywa, która między innymi zajmuje się dostępnością podpasek w przestrzeni publicznej. Więc pani Agnieszka zadzwoniła do mnie i powiedziała, spytała, czy nie chciałybyśmy dołączyć się do akcji, która jest niezwykle potrzebna, a byłaby to akcja zbiórki artykułów higienicznych. W obliczu sytuacji związanej z koronawirusem zbiórka jest prowadzona przy okazji podstawowych zakupów czy zamawiania posiłków na wynos. Kartony z produktami są pod stałą opieką pracowników społecznych, którzy w odpowiednim momencie odbiorą je i przekażą Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Mamy punkty na terenie miasta i Kiełczowa również, w których to punktach znajdują się kartony oplakatowane, oznakowane, że to jest właśnie ta zbiórka, zbiórka artykułów higienicznych, i te kartony czekają na dary od darczyńców, na dary typu mydło, szampon, żel pod prysznic, pasta, szczotka do zębów, podpaski, papier toaletowy. Każdy sam może także przyłączyć się do akcji. Najważniejsze tak naprawdę w tym wszystkim jest to, żeby znaleźć miejsce, do którego mieszkańcy przychodzą po prostu, bo muszą, tak? Bo muszą zrobić zakupy, albo to jest jakiś sklep na przykład, albo to jest jakiś punkt usługowy, który mimo teraz obostrzeń działa. I wytypować takie miejsce na osiedlu, że właściciel chętnie do takiej akcji podchodzi, i wtedy dać nam znać. Akcja potrwa do 20 kwietnia. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.